Dzień dobry. Witam się z wami dosyć wcześnie. Jest 7 rano, a jeden na autobus. Bo mam dzisiaj laryngologa. Mam nadzieję, że powiem coś mądrego, bo biorę ten antybiotyk już od soboty rano. Dzisiaj jest środa i nic się nie zmienia. I trochę mnie martwi przede wszystkim to, że ja po prostu nie słyszę. Więc tak, jadę do kolejnego lekarza. Tym razem do specjalisty od uszu i przy okazji do ortopedy. Tak się udało umówić na jeden dzień. Trochę wam powiem, że się boję tej podróży autobusem, bo wiadomo jak to jest, z rana i wieczorem się najmocniej kaszle. Mój kaszel to jest taki kaszel strzewi. Aż mnie rzuca po prostu jak kaszle i no mam trochę cykora, że ktoś się do mnie przyczepi, że jadę tym autobusem. No ale no co mam zrobić? Muszę jechać, a Andrzej nie może mnie zawieźć, bo pracuje. Więc musimy jakoś dać radę, moi drodzy. Nawiedzam was dzisiaj po moich wizytach lekarskich, słuchajcie. Nie będę się wdawać mocno w szczegóły. Ale tak long story short, miałam dzisiaj otolaryngologa. Nie mam jednak zapalenia ucha. W dalszym ciągu mam problemy z zatkanymi zatokami. Muszę wybrać antybiotyk do końca. Ogólnie będę musiała brać leki jeszcze przez najbliższe 3 tygodnie, dlatego że od zatkanych zatok i zmian ciśnienia, które miały miejsce podczas ostatnich lotów samolotem, a w ciągu tygodnia były one 3, zatkała mi się trąbka słuchowa, chyba tak się to nazywa, ogólnie trąbka Eustachiusza się na to ładnie mówi, więc generalnie jestem taka trochę przygłucha. Andrzejowi to przeszkadza, bo bardzo głośno słucham telewizji, ale powiem wam, że ogólnie jak ktoś do mnie mówi, to muszę się bardzo skupić, żeby zrozumieć, co do mnie mówi. Więc no tak, ułatwiam sobie życie, jak oglądam telewizję, po prostu daję ten telewizor głośno, co z kolei rani uszy Andrzeja, bo on słyszy wyśmienicie, no ale musimy coś wykminić. Dzisiaj lekarz mi powiedział, żebym oglądała telewizję na słuchawkach i może to jest rozwiązanie. Więc tak, uszy mamy już ogarnięte. Niestety chciałabym, żeby to magicznie było tak, że wiecie, jak tylko skończę brać antybiotyk, to słuch mi wróci. Niestety nie. Może być tak, że wróci za tydzień, a może być tak właśnie, że dopiero za 3 tygodnie. Do 3 tygodni ta sytuacja powinna się unormować i na to będę liczyć. Byłam też dzisiaj u ortopedy, dlatego że w trakcie zwiedzania w Mediolanie trochę bolała mnie noga. W ogóle powinnam w tym momencie trochę przeprosić moją mamę i brata, bo ostatnie 2 dni naszego wyjazdu byłam nieznośna. Bolała mnie noga, miałam już zatkane uszy, czułam się ogólnie naprawdę źle. I trochę tam, trochę, nawet bardziej niż trochę marudziłam w trakcie tego wyjazdu, więc sorki, moi drodzy. Dzisiaj, po tym, że jak już się dowiedziałam, że te moje zatkane uszy, bo wiecie, jak już tak nie słyszycie przez kilka dni, to macie takie schiz, Boże, czy ja stracę słuch. I byłam mocno zestresowana. Teraz, jak już się dowiedziałam, że ten słuch mi wróci, to samopoczucie mam trochę lepsze. Więc oby do przodu. Oby do przodu, chociaż skłamałabym, jakbym powiedziała, że czuję się dobrze, bo nie czuję się dobrze. Biorę bardzo dużo leków. W ogóle powiem wam, że podsumowałam sobie i w tym miesiącu wydaliśmy na leki, ja wydałam na leki prawie 500 już. Ale nie czepiam się. Cieszę się, że jestem w tej komfortowej sytuacji, że mogłam sobie te wszystkie leki wykupić i wiecie, no po prostu, że było mnie na to stać, bo nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, a wiem, że są tacy ludzie, którzy jak dostają takie chore recepty, to mają czasem problemy. Bardzo się cieszę, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby wszystkie te leki wykupić. Więc to taki update mój zdrowotny. Będzie dobrze, tylko muszę być cierpliwa, ale cierpliwość to nie jest moja mocna strona, więc takie dobre te wiadomości, ale dla mnie lekko druzgocące właśnie przez tą moją cierpliwość, ale słuchajcie, damy radę. Gruncze będzie lepiej. Jak szłam od lekarza, to musiałam wejść do apteki i kupić kolejne leki i przy aptece był Rossmann, więc słuchajcie, dokupiłam wszystko to, co rozwalił kurier. Wyślę to do Gosi nowe, w sensie tamte uszkodzone butelki też jej wyślę, niech ona sama się zdecyduje, czy chce tego używać, bo żeby mieć pewność, że tam się nic nie dostało do środka, musiałabym zobaczyć, czy ta pompka jest naciśnięta, a nie chcę tego robić,
więc wyślę do Gosi nowe sztuki i tam jej oznaczę jakoś te stare, żeby wiedziała, że stare to stare. Więc tak o. Mamy ostatnio też dyni kurierów, słuchajcie, muszę się wam pochwalić, chociaż to nie jest dobre słowo, ale bardzo się cieszę, bo mieliśmy w ogóle, o tak mogę, od tego chyba powinnam była zacząć. Dwa dni temu mieliśmy rocznicę ślubu, ale przez to, że jestem w beznadziejnej kondycji, nie świętowaliśmy jakoś bardzo. Dostałam od Andrzeja kwiatki, już trochę mi umierają, bo nie zadbałam o nie odpowiednio. Ale świętować myślę, że będziemy, jak już się podleczę. Jak już się podleczę. Ale prezenty były. I słuchajcie, tutaj mam takie cudeńko. To jest pakiet. Tu jest kilka rzeczy. Tu jest taka folijka, żeby to otworzyć. Widzicie? Wspomożemy się tym. Tu jest kilka rzeczy. Kamera, którą nagrywam. Sony ZV. Coś tam. Jest super. Naprawdę jest ekstra. I na pewno dalej będę jej używać, ale chciałam mieć też coś mniejszego. I tutaj z pomocą przychodzi właśnie DJI i ich Pocket. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Kupiliśmy to w zestawie. W ogóle dzisiaj jest dzień elektroniki. Do Andrzeja przyszedł... O, jakie fajne wlepki! Do Andrzeja przyszedł jego nowy telefon, a to oznacza, że ja odziedziczę jego stary. Co bardzo mnie cieszy, bo bateria w moim już totalnie umiera. A Andrzej ma wymienioną baterię w telefonie i działa świetnie. Żebyście sobie nie pomyśleli, ten telefon nie idzie na straty. Wymienimy w nim baterię i trafi w ręce mojej mamy. Tak samo zegarek Andrzeja, bo zegarek też Andrzej wymienił, też trafi w ręce mojej mamy, jak wymienimy w nim baterię. Więc słuchajcie, nic się nie zmarnuje. Wszystko pójdzie w dalsze rączki. Ale super jest ten futerkałek. No powiem wam, że czuć pieniądz. No, a powiedziałam w końcu o tym ortopedzie? Bo nie wiem. Jakby co, to mięsień mi się dobrze goi, ale w dalszym ciągu nie mogę ćwiczyć. Niestety. W sensie nie mogę ćwiczyć nóg. Wszystko inne tak. Mam jak najbardziej chodzić, tylko nie za dużo, żeby się nie przeciążać. Ale już wróćmy do tego, co mnie tak ekscytuje. Zobaczcie, jakie to jest miniunie. No sztos. Tutaj w środku się kryje ta kamerka. To jest coś, co służy do podglądu, więc ekstra. O! Przekręciła się, widzicie to? Sztos. Bardzo, bardzo mnie ekscytuje ta nowa przygoda. Dlatego, że kamera, którą się teraz nagrywam, ona jest super, ale jest jednak spora i przyciąga wzrok ludzi, co mnie czasem peszy. Więc myślę, że czymś takim będę się czuła trochę, z czymś takim będę czuła się trochę bardziej incognito, nagrywając dla was rzeczy. Taką mam nadzieję. Wracam do was. Wy tego nie odczujecie, ale wszystko zamarło, słuchajcie, bo rozładowały mi się baterie w aparacie. W sensie obie miałam rozładowane. Więc przez ostatnie 2 godziny chyba oglądałam Sailing Sunset, podczas gdy właśnie baterie się ładowały, ale już wracam do tego, bo nie grzebałam w tym dalej. Słuchajcie, jak tylko zobaczyłam, że mi mryga aparat, że się zaraz wyłączy, to przestałam szparać w tych pudełkach. Ogólnie słuchałam sobie tego filmu i powiedziałam, że ten aparat jest dość spory. On jest taki spory i niespory generalnie. To jest, jak sobie sprawdzicie, taki mały aparacik. Później na pewno go wam pokażę. Ale przez to, że jak chodzę, to zawsze mam otwarte te oczko do podglądu, żebym widziała, czy moja buzia jest na ekranie. To jak go rozkładam, no to jednak no, różnie ludzie reagują. Nawet jeżeli, wiecie, nagrywam tylko siebie i nikogo więcej, to czasem czuję się obserwowana. I powiem wam, że różnie się z tym czuję. To też w zależności od tego, jak mam humor i tak dalej. I tak radzę sobie chyba z tym troszeczkę lepiej niż Andrzej. Andrzej jest jeszcze bardziej introwertyczny i jemu jest z tym ciężko. Wydaje mi się, że to jest bardziej inkognito w obsłudze, przez to, że jest takie właśnie kompaktowe. Ale zobaczymy. No i dobra, mamy do tego zestawik. To jest chyba dodatkowa bateria, tak czy nie tak? To jest taka miniunia Rąsia. Taki wasz... O, jak to się mocno rozkłada.
taki wasz podręczny statywik, więc fajnie. To wygląda na dodatkową baterię, bo jedna już jest tu chyba zamontowana, prawda? Czy nie? Andrzej będzie musiał mi pomóc, bo wiecie, on tu jest jednak specem od sprzętów. Nie, to nie jest chyba bateria. Obstawiam, że bateria tak się wpina. Albo to jest, nie wiem, dobra. Nic nie mówię. Otwieram. Andrzej potem sprawdzi, co jest co. To jest ten mikrofonik. Tego jestem bardzo ciekawa. W ogóle zanim zaczęliśmy myśleć jakby o zakupie tej drugiej kamerki, zastanawiałam się, czy w ogóle nie kupić zestawu tych mikrofonów. Jak się kupuje je w zestawie, to one wtedy są dwa i mają odbiorniczek, który mogłabym przymontować do kamery, do której teraz mówię. Ponieważ to i to jest tej samej firmy, to odbiorniczek nie jest potrzebny, więc ciekawa jestem bardzo, jak to się sprawdzi i czy... Ogólnie na pewno są takie ujęcia, myślę, szczególnie podczas urlopu, jak gdzieś, wiecie, chodzimy daleko i pokazujemy wam różne rzeczy, w których ten mikrofon się na pewno przyda. Jestem ciekawa, czy będę go używała na co dzień. Zobaczymy. To na pewno okaże się z czasem. Dobra, tutaj jest chyba kolejna bateryjka. Tak to wygląda, tylko chyba mniejsza. Tak bym obstawiała. Dobra, coś tu jeszcze jest? Dobra, tu są jeszcze rzeczy. W ogóle powiem wam, że bardzo porządnie to jest wykonane w środku. Propsuje, naprawdę. Tutaj mamy pewnie puszek. A co jest z puszkiem? Puszek. Aha, i taka rosia. To spoko. Powiem wam, że jak noszę różne rzeczy. Kiedyś miałam do telefonu, ale urwałam. To lubię mieć coś takiego. Przekładam sobie to po prostu przez rękę. Czuję się wtedy trochę bezpieczniej, jak to noszę. Widzę, jak mi się omsknie z ręki, to w razie czego zawsze to zawiśnie jeszcze na sznurku. A co jest w tym pudełeczku? Aha, no to jest... Tak, to jest futerał jakby na kamerkę. Więc spoko. Tak. Taki sprzęcik, słuchajcie. Jestem przekonana, że będzie w używaniu. Nie mogę się, szczerze mówiąc, doczekać, aż sobie nagram nim pierwszy film. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie jakaś różnica w jakości. No powinna być różnica w jakości dźwięku, jeżeli będę używać tego. Ale sprawdzimy to jeszcze. Faktycznie, to jest ewidentnie futerał na to, ale sztos. Fajnie, bardzo fajnie. No, jest to malutkie, kompaktowe. Na pewno łatwiej będzie mi tu schować w kieszeni, bo powiem wam, że tą kamerę, do której teraz mówię, bardzo często wkładam sobie w kieszeń do kurtki. A to jest jeszcze mniejsze, więc myślę, że będzie mi wygodniej. Jaram się bardzo, naprawdę. Jestem podekscytowana, nie mogę się doczekać, aż Andrzej skończy pracę, pomoże mi to wszystko ogarnąć i będę mogła tego użyć. A teraz biorę się za tą sympatyczną część i przerzucę sobie dane na telefon Andrzeja, no bo jakby nie patrzeć, jest to jednak nowszy model. W końcu chyba wczoraj do was nie wróciłam z tym Andrzejem, więc może teraz wrócę, to już jest wszystko ładnie odpakowane, przygotowane i pokazuję wam już, jak wygląda dokładnie ta kamerka, tak jak źle myślałam. Myślałam, że to jest ładowarka, a to jest, słuchajcie, taka przejściówka w tą stronę. A to jest taka przejściówka, żeby połączyć to z taką tą nóżką, którą już chyba wcześniej wam pokazywałam. Bateria już jest w tym, a w tym jest powerbank. Więc mega spoko. Fajna jest ta kamerka. Jak tylko ją tak otworzę, to się uruchamia i ustawia się przodem do mnie, dlatego że nie mam jak wam teraz tego pokazać, ale jest ustawione tutaj coś takiego jak śledzenie twarzy, da się to ustawić i przez to, że ona jest na gimbalu, jak widzicie, ona się będzie poruszać w zależności od tego, co ja z nią robię, bo będzie próbowała mnie śledzić i mam nadzieję, że przyda nam się to, tak sobie myślę w zasadzie, że nam się to przyda w kontekście nagrywania filmów, bo czasem właśnie z tym utrzymaniem się w kadrze
miewam problem. Także tak. Myślę, że w dużej mierze tak to będę nosić. Tu jest jeszcze pokrowiec. Gdybym chciała nosić bez tego całą kamerę. I w zasadzie w sumie nie. Pewnie będę nosiła głównie ten pokrowiec. W tym pokrowcu jest jeszcze miejsce na soczewkę, która sprawia, że obraz ma jeszcze szerszy kąt. W sensie, wiecie, jeszcze więcej widzicie w kamerze. Ale nie o tym, słuchajcie. Byłam dzisiaj w Biedronce. Pojechałam na chwilę do Biedronki. W ogóle nie wiem, czy na jak ma się L4, to można wychodzić z domu. Poszłam po zakupy spożywcze, to chyba można. Nie wiem, ale powiem wam, że jak zaparkowałam samochodem pod Biedronką, to się nad tym zastanawiałam. No i kupiłam kilka rzeczy, dosłownie kilka rzeczy, bo zaraz się wezmę za robienie lasagne. Mam tu gałkę muszkatołową. Kupiłam mięso, potrzebowałam wina, bo wina też nie miałam, ale nie te spożywcze zakupy, o tym nie będziemy gadać, bo nie ma o czym. Ale słuchajcie, zobaczcie, jakie bajerańskie rzeczy są dla dzieci w Biedronce. Wydaje mi się, że dopiero teraz do Biedronki weszło, także zanim wy obejrzycie ten film, to jest szansa, że już tego nie będzie. Ale ogólnie rzecz biorąc, polecam wam te markety takie spożywcze śledzić, bo oni tam mają różne takie fajne rzeczy. I to są, słuchajcie, to są flamastry i kolorowanki i do tego są jeszcze dwa arkusze z naklejkami. Także mega fajnie, no bo to są, wiecie, kolorowanki, które możecie sobie sami pokolorować, do tego właśnie macie w tym samym motywie, dokładnie w tym samym motywie macie te naklejeczki, także mega fajnie, bo taki zestaw. Do tego był taki gigantyczny zestaw naklejek, tu słuchajcie, jest podobno 482 naklejki plus notatnik, więc oczywiście musiałam to kupić, no bo Colin tak kocha pieski, że ja jak tylko widzę cokolwiek z psami, już takiego zwyczajenia dostałam. Jak tylko widzę cokolwiek, co ma pieski, to mam Colina przed oczami. I oczywiście mam takie, kup to. No i tutaj ekstra rzecz, to jest kolorowanka, ale na taki wodny marker. Także mega fajnie. Tutaj, tak jak widzicie, jest kilka tych obrazków. Będzie ich 6 w zestawie. 3 duże kolorowanki i 3 małe kolorowanki, będzie tylko ten wodny marker. Także super sprawa, coś takiego, wiecie, no po prostu kreatywnego dla dzieci. No wiadomo, jakby ja jestem turbo sprawiedliwą ciocią, więc jak kupuję coś dla swojego chrześniaka, to automatycznie kupuję też coś dla chrześniaka Andrzeja, czyli dla Adasia. I tu mam, słuchajcie, takie fajne naklejki. One są żelowe, jakby takie, wiecie, że możecie sobie je zmacać. Podejrzewam, że pewnie można by to przykleić na okno albo coś. Także i to słuchajcie, kosztowało 4 zł. Ogólnie wszystkie te rzeczy, poza tym dużym zestawem, były po dyszce. Także naprawdę bardzo fajne ceny, a dziecko robi coś jednak bardziej kreatywnego niż, nie wiem, gapić się w telewizor czy cokolwiek takiego. Więc kupiłam takie naklejki. Oczywiście te psie patrole wzięłam podwójnie, nie licząc tego dużego zestawu, bo Adaś aż takiej fazy na pieski nie ma. I kupiłam, słuchajcie, taką kolorowankę, jedną wodną. Tutaj macie takie różne śmieszne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest mega fajne, słuchajcie, bo to są wodne kolorowanki, ale tutaj macie jakby tekst. Nie, to są po prostu obrazki z tekstem, ale Ania i Eryk mają 2 koty, a to jest o kotkach. Więc stwierdziłam, że dla Adasia będzie idealne, no bo wiecie, no on lubi kotki, mieszka z kotkami. A więc tak, no. Takie fajne gadżety dla dzieci w Biedronce wyczaiłam. Może zanim dodam ten film, to może już będą na wyprzedaży. Słuchajcie, też polujcie. W ogóle dzisiaj prawie się nacięłam w Biedronce. Zobaczyłam prześcieradło i tam jakaś dziwna nazwa była wpisana. I było turbo tanie, 20 zł, tylko takie duże prześcieradło. I sobie myślę, Boże, o co chodzi? I normalnie już dałam to do koszyka, ale coś tak mnie tknęło, żeby wygooglować, co to jest za materiał. A to było ładniej napisane, że to był poliester. Więc nie kupiłam tego. Zimą w sumie jeszcze na takim poliestrowym materacu, nie materacu, prześcieradle, pewnie nic by się nie stało, ale jeżeli chodzi o to, w czym śpię, to wolę, żeby to były naturalne materiały zazwyczaj. Mam jedną taką pościel, która jest z czegoś takiego sztucznego i Andrzej jej bardzo nie lubi. Nie wiem, chyba komu się oddam, bo szkoda, żeby się psuła, a ma piękny świąteczny print bożonarodzeniowy taki już właśnie. Także tak, jednak bawełna to bawełna, ewentualnie wiecie, jakieś tam różne inne naturalne materiały, ale bawełna jest najlepsza.
Także tak, koniec gadania, weźmy się za lasagne. No, mam nadzieję, że jak się będzie tak rozruszał... Rozruszam, to się trochę lepiej poczuję, bo powiem wam, że jak przez większość dnia do tej pory, bo jest 14, a ja się dopiero chwilę temu ogarnęłam, jak przez większość dnia po prostu siedziałam na kanapie gabiący w telewizor, to się czułam masakrycznie źle. Trochę jak się teraz, wiecie, umyłam, rozruszałam, to jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że jeszcze do końca dnia bardziej mi się to samopoczucie poprawi. Dobra, myjemy rączki i do roboty. Tego, ale w tak zwanym międzyczasie dodałam do Thermomixa też mięso i ono się już trochę dusiło. Teraz będziemy dodawać wino. Białe, wytrawne. Nie znam się na winach kompletnie, więc kupiłam po prostu jakieś w Biedronce takie nie najtańsze i nie z tych mocno drogich. No i mój czerwony sosik gotowy. Powiem wam, że sporo mi go wyszło. Jestem trochę przerażona, bo muszę go teraz przelać. Mam nadzieję, że się nie obleje. Trzymajcie za mnie kciuki. Beszamel, słuchajcie, też gotowy i to jest mega ułatwienie w tym przypadku skorzystanie z tego typu urządzenia, bo normalnie zawsze jak robiłam w garnku, to zawsze mi się jakoś tam na dole coś gdzieś przypaliło. Ale w ogóle zaskoczyło mnie to, że nie kazali opłukiwać naczynia między jednym krokiem a drugim, a potem tak sobie myślę, że przecież to się jakby kładzie jedno na drugie, więc to i tak się wgarze, a w zasadzie w naczyniu wymiesza, także no co. Chyba już jesteśmy prawie gotowi. Będzie można zacząć wykładać. Uwaga, 35 minut w piekarniku, ale to wygląda, ale to jest ekstra, ile tu jest dużo dobrego jedzonka. Jak tam Kasia, zadowolona z efektów? No, zadowolona będę jak spróbuję. Na razie jestem trochę, pierwszy raz korzystałam z tego termomiksowego przepisu, więc ciekawa jestem, czy będzie smacznie, no ale w sumie jak robiłam, to bym powiedziała, że to taka klasyczna lasagna, więc chyba będzie dobrze, co? Pachnie dobrze, oby smakowało też. 15 minut czekamy, aż ustygnie i jemy. Zobaczcie, Kasiu, udało się nawet pierwszy kawałek wyciągnąć. Się nic nie rozwaliło. Nie chwal dnia. Przed zachodem słońca. Zobaczcie, drugi też się ładnie trzyma. No, sztos. Zaraz test smaku. Oby było dobre, bo robiło się łącznie chyba z 2 godziny z hakiem. No, jesteśmy głodni. Kurde, bardzo, naprawdę. Za późno jak dla nas na obiad. Zazwyczaj jemy tak o której? O 16, 17 no. Maksymalnie. No w sumie 17.30. Ale późno. Ale zazwyczaj jemy tak właśnie 16 z haczykiem. Smacznego pan. Obiad zjedzony. Powiem wam, że mi smakowało. No właśnie. Trzeba wrócić z opinią o tym, o lasagne. To ja już śpieszę. Lasagne jest dobre, w sensie ogólnie, na porównanie, bo jedliśmy, ja jadłem, mama robiła takie swoje, nie? I te drugie lasagne, jakie jemy, to jest to takie te gotowe, te z Biedronki czy tam z Lidla, nie? To te z Biedronki z Lidla są takie tłustawe, nie? W sensie, że tam jest taki tłuszczyk się wytapia i zawsze jak się to je, to się tak rozkapcianiuje, w sensie nie trzymają się te warstwy, a te u Kasi się mega trzymają. Mięsko jest super, jedyne co? To chyba mogło być takie trochę bardziej doprawione, ale... Ja właśnie o tym myślałam, Andrzej. Już nawet Dorota mi pisała, Kasia, płatki chili, ale mi się wydaje, że to nie jest normalne. Ja po prostu, ja uważam, że jestem spaczona trochę, bo ja jem bardzo dużo ostrych rzeczy. I ja mam teraz tak, słuchajcie, że jak ja coś jem, a coś nie jest ostrawe,
to ja mam takie, to nie smakuje niczym. A w sumie jak powącha się tą lasagne, to ona tak dobrze pachnie sama w sobie. No, ale nie. Nic bym w niej nie zmieniła. Może ewentualnie odrobinę więcej soli albo pieprzu, ale nic bym nie udziwniała. Nie można do wszystkiego dawać chili, no. No, ale przepis i Thermomix, i beszamel z Thermomixa w pytkę. No, beszamel to jest pierwsza klasa, słuchajcie. Z takich update'ów domowych, słuchajcie, mam dwa. Po pierwsze, zużyliśmy patyczki. To były patyczki z Pepco, były turbo tanie i powiem wam, że były świetne. Już się płyn skończył. Patyczki same w sobie jeszcze pachną, ale już je wyrzucę, bo otworzyłam kolejne. Muszę wam powiedzieć, że kurde, za dwie dyszki chyba to kupiliśmy, a to tak mocno pachniało i nawet nie trzeba było za bardzo ich obracać i naprawdę w całym mieszkaniu było tym czuć. Także powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo no kurde, no wychodzi na to, że takie te wszystkie lepsze, które kupuję, to one są turbo przepłacone, bo niekoniecznie lepiej pachną. Otworzyłam kolejne patyczki z Kalmi. Jeszcze mam takie neutralne nastawienie, nie zraziłam się po tych pierwszych. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale powiem wam, że gdyby te patyczki miały tylko lepszy design, bo ten design jest taki mocno średni w tym Pepco, no zobaczcie, jak to wygląda. Znaczy nie, no teraz są takie... Nie. A ogólnie te pojemniki tak wyglądają, Andrzej, tylko mają różne kolory. No to tutaj macie patyczki za dwie dychy. Tak wyglądają. Tu macie patyczki, nie wiem za ile, za 8 dyszek chyba. No dobra, no to z Ritualsy są najładniejsze, no ale... A gdzie jest butelka z Ritualsa u ciebie? Jest cały czas, ale no butelka z Ritualsa, wiecie jak wygląda. No i w tym Ritualsie, w tej butelce już czuć ten pieniądz po prostu. No, ale z drugiej strony, wygląda. Andrzeju, bo wiemy to przecież już, że w Pepco można kupować buteleczki z wkładem uzupełniającym, a butelki z Ritualsa też są wielorazowego użytku. Normalnie jak pójdziecie do sklepu, to pani powie wam, co zrobić, żeby je umyć tak, żeby ich nie uszkodzić. I normalnie tam po prostu można kupić, tylko wiecie, no nowe patyczki, no bo patyczków tych samych użyć nie możecie, ale butelki jak najbardziej, więc jest to sposób na taką cebulę, no nie? Inwestujecie raz w patyczki z Ritualsa, macie piękny pojemniczek, a potem dokupujecie sobie płyny w Pepco i jest dzieci taki ogień. Już wam pokazuję mojego męża, bo widzę, że jest podekscytowany i trochę już czeka aż... Druga rzecz. Go wam pokażę. Kolejny upgrade w mieszkaniu! I to jest coś, na co się nie zdecydowaliśmy wcześniej. Jak były montowane plisy, to pan Darek, dobrze mówię? Pan tak, Darek, nie? Pan Darek. Z Warsaw Blinds, no mówił, że może zamontować moskitiery, ale nie chciał naciągać. Powiedział, że zobaczymy, czy są robaki i dopiero sobie wtedy się zdecydujemy. No i teraz jak jest tak, powiedzmy, już ciemniej się robi wcześniej, znaczy wcześniej, i chcemy sobie wieczorem mieć otwarte okno, to nam latają jakieś różnego rodzaju muszki i robaczki. Komarów na szczęście nie ma. No i to jest denerwujące, bo nam latają do tych kloszy, więc... Więc są moskitiery, mamy moskitiery wszędzie, na dwóch oknach w sypialniach i na oknie tutaj balkonowym. Okno z balkonowe jest dokokrzone, bo ma, uwaga, tutaj taki kopniak, że można sobie to otworzyć nóżką. No tutaj taką wzmocnienie, więc za to też można otworzyć, no ale wiadomo, ma rączkę. I z fajnych rzeczy, to jest w kolorze, identycznym w kolorze, jak mamy ramy okienne, no i ma zawiasy takie ze sprężyną, więc jak się otworzy, to się samo zamknie. I to jest super. No i zobaczmy jeszcze te w pokoju, bo w pokoju są trochę inne. To się montuje na takie zawiasy, a te w pokoju... Hop, hop, hop. Są zamontowane tak sprytnie, że można sobie je łatwo ściągnąć do mycia. Na takie sprężynki. Także bardzo fajny temat. Także pan Darek mówił, że po zimie złapać tam za tą rączkę. No. Teraz przez okno i nie widać, ale może widzieliście. Ściągnąć, pod prysznic, z płynem do mycia naczyń i gitara będzie. No i tak samo to mycie okien można sobie to zdjąć. No i kosztowało to za drzwi balkonowe i dwie pary okien w sypialni. Ile kasik? 1250 zł. I mega polecamy pana Darka, jest przemiły i sympatyczny i w ogóle i dobrze to robi. No. I to trzeba powiedzieć, słuchajcie, to jest, mam wrażenie, bardzo ważne u takich fachowców. Zawsze wszystko jest w terminie. Jeżeli no. się umawiacie, że to będzie za 3 tygodnie, to jest za 3 tygodnie. No, jest super. U nas sporo osób na osiedlu skorzystało właśnie z usług pana Darka. Zresztą my pana Darka właśnie mamy z polecenia od kogoś z osiedla i jesteśmy bardzo zadowoleni. Plisy są świetne i moskitiery teraz też się udały, także mega fajnie. No. Bo...
mega fajnie, bo ja nienawidzę robaczków. Nienawidzę ich. Wytłukłabym wszystkie kapcie, jak tylko byłabym w stanie. Robaczki nie są tu mile widziane i już nie mają wstępu, co bardzo mnie cieszy.